Do wypadku drogowego doszło około godziny 6 rano na skrzyżowaniu ulicy Nowodworskiej z obwodnicą drogi krajowej nr 19 w Lubartowie. Kierujący samochodem osobowym był Matis, jadący ulicą Nowodworską, wjechał na skrzyżowanie i doszło do zderzenia z jadącym od strony Lublina obwodnicą samochodem ciężarowym Mercedes, którym kierował mieszkaniec gminy Głusk. Wskutek uderzenia samochód BU Matis został zepchnięty, wyrzucony z drogi na pobocze. Kierujący Matisem, 54-letni mieszkaniec Firleja, poniósł śmierć na miejscu. Czy kierowca tego dostawczego samochodu był trzeźwy? Tak, kierowca dostawczego samochodu był trzeźwy, był zbadany na miejscu przez policjantów.